Dobry. Dzień dobry. Witamy w podcaście Stare Kości. Po raz kolejny. Po raz dwudziesty pierwszy. Tak. Z tej strony Jan zwana Kocioł. I Paweł. To jest Soczko. Dwudziesty pierwszy raz. No, tak, w ogóle takie różne już kamienie milowe. A jakie na inne naszej mamy? podcastowej drodze już mamy zaliczone, bo na przełomie roku przełamaliśmy 300 subskrypcji na YouTube, na które tak czekaliśmy i przegapiliśmy. Okej. Okay. Dla mnie były ważne. Okay. A, a dlaczego to pewnie słuchacze jeszcze się dowiedzą wcześniej lub później? Ale to ja też nie wiem. <laughs> Oczywiście, że wiesz. Tak, wiem. Wow. Mhm. Będziemy grać w grę. A, okej. Okay. To wiem <laughs> tak. No to co już mogę powiedzieć? Sam się o to prosiłem. Tak. Pierwszym tematem, jaki mam zanotowany i który wszedł u mnie na stałe w strukturę jest off top. <laughs> Okej, okay, tylko żeby on nie był za długi, bo już słuchałem takich podcastów, gdzie ten off-top zajmuje 80% podcastu, więc... Nie, spokojnie, ale uznałam, że off-top musi być, bo pomaga nam się rozgrzać i trochę tak rozgadać. Wszystkich zniesmaczonych od razu do czasówki po prostu odsyłam, bo będzie na pewno i da się to przewinąć. No, kilka drobnych rzeczy myślę, że możemy wcześniej powiedzieć. Przede wszystkim chciałam pochwalić, że Paweł naprawdę notuje rozgrywki. Naprawdę, robisz to. No tak, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. No nie, no minęło już z 15 dni nowego roku i jeszcze się trzymasz tego. A ja nie wszystkie chyba mam zanotowane, wiesz, jakąś chyba przegapiłem, ale to nadrobimy. Dobrze. Na pewno, może nawet dzisiaj. Z tym, że no, umówmy się, jestem dorosłym człowiekiem i już udało mi się kiedyś notować na bieżąco rozgrywki. To nie tak, że nigdy. Jestem zawsze no, spóźniony. Ale znaczy, tym... spóźniony jestem prawie zawsze, ale... ale chciałam Ci przypomnieć, że najpierw oświadczyłeś, że będziesz notować rozgrywki, i tego samego dnia powiedziałeś, to ja później to zanotuję, wyślesz mi. No ale <laughs> efekt końcowy był taki, że jednak zanotowałem. Pod Twoją presją, ale się udało. A, chciałam powiedzieć o podsumowaniu moich świątecznych przygód. Nie dzisiaj, ale chciałam powiedzieć, że to już mamy gotowe i. Za jakiś czas na pewno się pojawi, bo niektórzy o to dopytują, bo już jest po świętach, a ja dalej nie powiedziałam, co w końcu dostałam i jak to wszystko przebiegło. Ale musimy najpierw to ustalić, kiedy, jak i co. Pewnie jakaś krótka wzmianka będzie przy okazji innego odcinka po prostu. Kolejny off-top. Kolejny off-top, dokładnie. Chciałam też podziękować za super wskazówki odnośnie ulepszania gier i upiększania i dbania i w ogóle, bo trochę nas niektórzy wręcz zaskoczyli tym co robią i jak to robią i pokazali rzeczy, których nie znaliśmy. Szczególnie na przykład to obklejanie pudełek. W sensie gdzieś mi się to może przewinęło, ale w ogóle mi to do głowy nie przyszło, że można obklejać pudełki folią jakąś fotograficzną? Co to było w ogóle? Nie Jakoś wiem, takie? ale to całkiem niezły pomysł, jak ktoś naprawdę dba o te rzeczy. Czyli Joanna. No to Kusi. Chociaż, wydaje się lepsze niż ręczniki. Chociaż bardziej skusiło i już mam w koszyku fioletowy organizer, tylko jeszcze nie wymyśliłam, do której gry go potrzebuję, bo podlinkowany został czy tam wrzucony przez jedną ze słuchaczek i ja już mam w koszyku fioletowy organizer do gry, tylko muszę wymyślić, do której on będzie i wtedy zostanie zakupiony. Żeby nie było tak jak z tymi komponentami do sajta Że tylko trafiłem do koszyka. Pamiętaj, że koszyki się czyszczą zazwyczaj po 30 dniach, więc... On w mojej głowie już jest. Nie, to, to jest ważniejszy koszyk. <grym> tak. No i to tyle moich off-topowych rzeczy chyba. Okej, okay, ja nie przygotowałem się, nie mam off-top. No a, ja zanotowałam sobie, że zawsze muszę cię czymś zaskoczyć, więc już chyba nawet nie jesteś zaskoczony, że jest off-top. Nie, nawet nie, tylko jakbyś powiedziała, to może sam bym miał coś ciekawego do to powiedzenia. To next time będzie off-top. Okej. Okay. Twój bardziej. No i co, przechodzimy do tematu głównego. Tak, to nie był długi off-top na szczęście. Nie, ale tak chciałeś. No tak, tak, takie do pięciu minut to jeszcze znośnie. I wiedziałam, że będziesz montować, i jak za długo będę mówić, to po prostu jak daj... i ucięte, i koniec. Będzie po prostu off. A tak naprawdę to Janna robi off-topa, a jednocześnie jak sama słucha podcastów, a słucha dużo, to zazwyczaj przeskakuje te off-topy. Sama mi kiedyś zdradziła, więc ciekawostka. Jest ciekawostka, zobaczyć. No. To zależy, kto robi te off-topy. Są lepsze i gorsze. No Dobra. to jak wszystko. To może powiesz ty, dla odmiany, o czym dzisiaj porozmawiamy. Porozmawiamy o grze, która dość niespodziewanie stała się top jeden, przynajmniej w mojej klasyfikacji zeszłorocznych premier. Esenowych i nie tylko. Porozmawiamy o Sabice. Tak, Sabika ewidentnie skradła twoje planszówkowe serduszko. Nie będę oszukiwał, że jest inaczej i już wszyscy bardzo się domagali tej recenzji, zapowiadaliśmy ją już nie wiem ile razy próbowaliśmy już ją nagrać w zeszłym piątek, ale się nie udało zawsze coś, no ale dzisiaj miejmy nadzieję, mamy w ogóle dzisiaj mamy Blue Monday, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj się już uda nagrać na pewno się uda najbardziej depresyjny dzień roku, co podobno jest bullshitem i wcale tak nie jest, ale idealny dzień na sobikę. No i pewnie, jak się domyślam, ja mam zacząć od opowiedzenia, o czym jest Sabika, jeżeli chodzi o flaw. Jasne, że tak. No ja nawet nie wiem. No, bo ja taka dobra w to jestem i zawsze wspaniale mi idą te opisy. Spoko. No wiem i uwaga, o tym. uwaga. W Sabice wcielasz się w rolę jednego z nasryckich szlachciców, którzy przyczynili się do budowy wież, ogrodów i pałaców Alhambry. To, co jest ciekawsze, to oprócz tego zaszczytnego zadania, musisz ustanowić szlaki handlowe przez Europę i Magreb. Szlaki te zapewnią Ci wystarczający dochód, abyś mógł podjąć się wymagającej daniny, która została nakazana przez katolickich monarchów. W zamian za swoją pracę otrzymasz ochronę militarną przed różnymi konfliktami królestwa Tajfas. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego tam jest i ten konflikt militarny. <grych> Nie wiem, gdzie tam w ogóle, to chyba nigdzie nie jest tam poruszony w żaden sposób. Nawet. Może będzie dodatek? Nawet symbolicznie tam chyba w żaden sposób tego nie ma, albo nic się minęło. Nie ma, nie. No, a takie rzeczy tam sobie widzisz. I to jest zawsze ciekawe, że jak ja przeczytam sobie ten flaw, żeby się przygotować do odcinka, to odkrywam takie smaczki, że w ogóle, gdzie to jest, o co chodzi? Na BGG opis jest taki króciutki, ten oficjalny, że jedna linijka. No, bo jakbyśmy mieli to chyba podsumować, no to wiecie, takie dobre porządne euro, w dawnych czasach handlarze, podróżowanie, budowanie, wszystko tak jak trzeba, takie zasoby standardowe. Klimatu tyle co kot płakał tak no. naprawdę. No nie ma klimatu, ale ta gra nie ma stać klimatem. I rzeczywiście gdzieś są jej walory. Zgadza się. Rok wydania, no to 2022, miała swoją premierę na SN, wydana została przez Ludonowe i w Polsce pojawi się w tym roku, czyli w 2023, wydana zostanie przez Lucrum Games. Tak, to będzie prawdopodobnie drugi kwartał 2023 roku. Ja już z niecierpliwością oczekuję, bo zawsze fajnie mieć polską edycję. A Lucrum no, przyzwyczajają nas do tego, że robi gry wysokiej jakości i na szczęście nie popełnia wielu błędów. Tak, nawet widziałam, że napisali o tym, że trochę poprawią font, który jest na kartach, żeby był bardziej czytelny. Bardzo dobrze, bo ja mam to w minusach. O, no widzisz, to oni pomyśleli o tym. A czy on jest tematyczny i pasuje od strony takiej wizualnej do całej reszty oprawy, no ale to nie o to chodzi. Czasami te usability jest ważniejsze w grach planszowych niż. To, żeby ta czcionka była tak fikuśna, jak tu w tym wypadku. Ale jeszcze do tego przejdziemy. Tak, tak zwłaszcza, że nie wiemy na jaki poprawią, więc <gryw> spokojnie. Jeżeli chodzi o autora, no to autorem jest pan Herman Milan, czyli autor Bitoku. To jest jego druga gra i druga gra, która mi się podoba. I także... drugą grę, którą recenzujemy jego. Mm -hmm. Brawo panie 100% pani Herman. jego gier recenzuje. Ja chyba muszę sobie ten mikrobecz na BGG po prostu wykupić. No, nie że wypada jestem inaczej, fanem. tak? No, to teraz no. to ciężko. Już dwie gry, 100%. Tak. Możesz mu nawet napisać, że zrecenzowałeś no. 100% jego gier. Wygląda na przyjaznego człowieka, także myślę, żeby się ucieszył. Okej. Okay. Mm, bo wiesz, to trochę creepy, ale no niech będzie. Jeżeli chodzi o artystę, to w zasadzie artystkę, bo jest to pani Laura Bevon. Która na swoim koncie ma pomiędzy dwoma zamkami szalonego króla Ludwika, to taki długi jest ten tytuł. Mm -hmm. Ale ma też Hipokratesa, ma King's Guild. Ja mam King's Guild. To Super jest w ogóle po polsku gra? Wyszła? Nie, nie. nie. Mm -hmm. Oczywiście Sabika i Polinezja jest wylistowana. No jeszcze I cel, Ceylon. Ceylon no. Trochę tych gier jest. Tak. No i tutaj całkiem dobrze, chociaż porozmawiamy o tym jeszcze. Tak, porozmawiamy. Czyli nie najlepiej, ale nieźle. Tak. Okay. Jeżeli chodzi o ocenę i miejsce na BGG, to już się trochę tutaj te dane oczywiście pozmieniały. To w piątek była na 2343 miejscu i już chyba tam kilka miejsc podskoczyła. Ocena na razie pozostaje 8,0. W piątek ciężkość mieliśmy 3,85, ale dzisiaj, czyli w poniedziałek, jest już 3,87. Okay. Także zmieniają się te oceny, bo cały czas ludzie wystawiają nowe, i, i trochę się te dane jeszcze układają, jak zawsze. No, to jest gra, w której ciągle wszystkiego brak. Mm -hmm. I to jest odczuwalny brak, i rzeczywiście ciężko jest zoptymalizować strategię, ale do tego też dojdziemy. Zgadza się. Jeżeli chodzi o liczbę graczy, no to mamy od jednego do czterech. BGG listuje, że najlepiej na trzech. No Myślę, że dobrze się we w każdym składzie grało. O tym też jeszcze porozmawiamy. Czas wylistowany jest 60-120 minut. No, trochę mało realistyczne, ale o tym też będziemy mówić. Mhm. I wiek 14. Plus. Nie wiem, jak oni w ogóle ten wiek oceniają. Czy na oko, czy mają jakieś kryteria, które gra musi spełniać? No, nie jest to proste euro, więc na pewno nie chciałbym wsiadać z 10-latkiem do takiej gry. Nie dlatego, żeby sobie nie poradził, bo ja miałem też syna, który w tym czasie, kiedy miałem tą fazę na planszówki, zaczęła się cała przygoda z planszówkami, to później on do tego dziesiątego roku życia grał jeszcze w planszówki, ale chodzi o to, że w pewnym momencie te gry są jednak zbyt zaawansowane i dzieci tracą taką długotrwałą chęć do tego, żeby mm -hmm. siąść do planszówki, bo one by chciały zagrać coś lżejszego. Poza tym im starszy jest taki młody człowiek, tym trudniej u niego z koncentracją, wbrew pozorom, tam się dużo w mózgu dzieje takich rzeczy, które no wiem, bo mam teraz na 100 lat. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Chaos rządzi. Ja też chciałam jeszcze dodać, że gra jest zależna językowo o tyle, że ma trochę tekstu na kartach, który trzeba czytać, ale te karty są wszystkie jawne. Tak, ale trzeba czytać ze zrozumieniem, bo mm -hmm. można się łatwo pomylić. I te karty są bardzo istotne dla strategii graczy, więc tym lepiej, że będzie polska edycja od Lucrum Games. Dokładnie, więc to warto wiedzieć, rozważając różne wersje językowe. No i co? Teraz jest krótko o naszych statystykach. Mam zanotowanych 7 rozgrywek: 3 na 3 graczy, 2 na 4 graczy i 2 na 2 graczy. Średni wynik w grupie, jaki mieliśmy, to 97,2 punkta. Mój najwyższy wynik to 109 punktów. I uwaga, wygrałam tylko raz tę grę. Średni czas 2,52, więc bardzo pozdrawiam te z 60 do 120 minut. Ja szczególnie <gry> pozdrawiam na dwie osoby, bo graliśmy przecież ile? Dwu, dwuosobowo dwukrotnie. Tak. I ten czas mniej więcej 2 dwie godziny, 2,15 dwie to taki realistyczny czas rozgrywki. Wcale dużo nie przyspieszyliśmy. Tak, tylko pamiętajcie, że my jesteśmy myślicielami. My musimy się zastanowić nad ruchem i jak na kogoś się czeka, to na nas. Joanna mówi za siebie. Mm -hmm. Ostatnio graliśmy w Arknowa. I to niestety było tak, że trzy osoby długo myślały, a później Paweł robił ekstra szybki ruch i... W Pawła głowia, słuchajcie. Dobra. Nie, tak było. Mm -hmm. no, nie doceniasz, no to ja będę teraz zamulał. <laughs> Dobrze, tak yy, lubimy pomyśleć, poza tym Sabika troszkę wymusza takie myślenie. I planowanie, i nie wszystko jesteśmy sobie w stanie zaplanować, tak, żebyśmy mogli robić trzy ruchy z rzędu i nie myśleć, co tam się zdarzyło po drodze. Tak nie ma dobrze. Nie ma i myślę, że to jest idealny moment, żeby się powiedział trochę o zasadach i o tym, dlaczego nie ma tak dobrze. O, matko, dobrze, to tak powiem właśnie. <laughs> Więc tak, w Sabice rozgrywka toczy się na przestrzeni pięciu rund. Na rundę składają się cztery akcje, dwie na zewnętrznym kole rondla, jedna na środkowym i jedna na wewnętrznym. Łącznie daje to 20 akcji per gracz na całą rozgrywkę. Zgadzasz się? Pewno się zgadzasz. W większości tak. Mamy workerów w liczbie cztery, którzy mogą się poruszać, tak jak powiedziałeś, po tych różnych wycinkach koła, ale nie zawsze zrobią akcję na tych kołach. Zawsze zrobią akcję, ale to nie zawsze będzie taka akcja, jakbyśmy najbardziej chcieli. Każdy rondel ma swoje przeznaczenie i osobną grupę akcji. Na jednym mamy budowanie budynków, ozdób, możemy tam zdobywać zasoby i rozbudować nasz magazyn, który Pośrednio też jest dość istotnym elementem gry. Na środkowym możemy pływać, eksportować towary i podejmować współpracę z miastami, do których już dopłynęliśmy, a na wewnętrznym koncentrujemy się na tworzeniu poematów, ewentualnie odpalaniu tych, które już mamy i dają nam efekty natychmiastowe. Do wykonania akcji używamy naszych workerów, którymi musimy poruszać po określonym rondlu. Jak już mówiliśmy, są trzy. Następnie po ruchu należy zapłacić koszt i ten koszt będzie uzależniony od tego, jak daleko się poruszymy i czy tam, gdzie skończymy swój ruch, znajdują się inne pionki inne gracze, albo też boty, bo mogą się znajdować boty w rozgrywce dwu- i trzyosobowej. Później wykonujemy akcje z tego pola. Wszystkie akcje kosztują zasoby, ale też zapewniają punkty prestiżu, czyli punkty zwycięstwa. Liczba punktów jest uzależniona najczęściej od tego, ile i jakich zasobów różnych wydamy do wykonania danej akcji. I to płacenie punktującymi zasobami to jedna z wielu strategii w grze. Pozostałe strategie determinują karty poematów, dostępnych celów gry, punktowania między rundami, eksploracji czy pływania i zawiązywania współpracy z miastami. Wszystko to ma znaczenie. Nasze działania będą się koncentrować na efektywności i realizacji jednej lub wielu z przyjętych wcześniej na początku gry strategii, na tyle ile to możliwe i ile graczy nam pozwolą. Kiedy kończy się runda, czyli każdy z graczy wykona po cztery akcje, następuje odświeżenie planszy. Na koniec pierwszej, trzeciej i piątej rundy jest małe punktowanie uzależnione od warunków, jakie należy spełnić. W każdym punktowaniu pojawiają się kolejne warunki, a te warunki się kumulują, co oznacza, że każde z takich punktowań będzie rozpatrywane dla wszystkich odkrytych warunków. Dwu, trzy lub jednokrotnie, w zależności kiedy ten warunek został odkryty. Na koniec każdej rundy płacimy jeszcze trybut, czyli daninę dla sułtana. Płacimy zasobem, który nazywa się parie. Mhm. I to jest kolejny rodzaj zasobu, który zdobywamy w trakcie rozgrywki. Jest specjalny tor, na którym pozyskujemy te parie i ustalamy później dzięki temu kolejność, w jakiej wykonamy akcję w następnej rundzie. Oczywiście możemy nie płacić pariami, możemy płacić monetami, których jest zawsze mało, albo punktami zwycięstwa. I to nie jest zła strategia, żeby płacić punktami. Czasami po prostu poświęcamy kilka punktów, żeby być pierwszym w kolejności. I to się sprawdza później. Dzięki temu możemy. Wykonać ważne akcje przed innymi graczami. Na koniec gry podliczamy jeszcze punkty za posiadane cele, czyli tak zwane szare poematy, określone dobra oraz cele ogólne gry, powiązane zawsze z eksploracją i współpracą z miastami. Tak, no i to chyba tyle, jeżeli chodzi o zasady. Czy jeszcze coś będziesz dodawać? Nie, nie, to wszystko. Ja tylko chciałam y, wspomnieć, że. Powiedziałam, że ci workerzy nie zawsze wykonają akcję na rondlu, bo jak się bardzo zablokujemy, no to jest taka już akcja ostatniej szansy zabrania workera z planszy na swoją planszetkę. Zdarzyło nam się to. Wydaje mi się, że to może bardziej być raz. u mniej doświadczonych graczy, lub jak bardzo już, bardzo się zblokujemy, albo zależy nam na tych pieniądzach niesamowicie. Raczej się tego nie robię, ale jest taka furtka. Tak, to prawda. Tak, to też jest rodzaj akcji. Mm -hmm. Prawdzie niezbyt optymalne, ale można tak zagrać. Zaletą tego rozwiązania jest to, że później umieszczamy naszego workera w dowolnym punkcie danego koła akcji, co powoduje, że nie musimy się martwić o ten dodatkowy ruch, który musielibyśmy opłacić monetami. Mm -hmm, Więc to jest plus, ale minusem jest strata punktu i to, że tak naprawdę zamiast akcji dostajemy 3 monety. No i co? Kącik ciekawostek. Jak najbardziej. Yay. witam witam pierwsza ciekawostka dotyczy bardziej pana hermana bo pan herman ma już zapowiedzianą kolejną grę na 2023 którą ponownie wyda z devirem tak jak bitoku i ta gra nazywa się bambu tylko że wygląda na to że to będzie krótsza, lżejsza gra czyli zupełnie inaczej niż te dwie poprzednie no bo to były cięższe gry euro które trochę czasu zajmowały na razie za dużo o tej grze nie ma, ja mogę powiedzieć, że ma całkiem ładną okładkę i będę obserwować ze względu na to, że to pan Herman jest jej autorem. Też będę obserwował, ale okładka mi się nie zbyt podoba. Jest urocza. Nie mm, jest. Tak. Kolejną ciekawostkę mam już bardziej związaną z samą grą, bo w sumie czytając już ten flaw z gry, od razu dowiadujemy się, że Al Sabika to jest to wzgórze, na którym powstała Alhambra. Wynotowałam sobie, że Alhambra w 1984 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, i to, co jest ciekawe, to to, że te poematy, które są w tej grze, i ta gra w ogóle jest taka dosyć dokładna historycznie pod takimi różnymi tematycznymi względami, chociaż tego klimatu może tak nie czuć. Faktycznie z tego bardzo znana jest Alhambra. Jak się ogląda zdjęcia, to bardzo dużo tych zdobień, które są w Elhamrze, no to właśnie są różne poematy bardzo taki wymyślny sposób, tam wyryte na różnych ścianach i kolumnach i tak dalej. Mhm. I to wszędzie tam jest. Więc ja na początku się bardzo zastanawiałam, o co chodzi z poematami, i czemu tam są poematy w tej grze, a to są po prostu ozdoby tego rodzaju. I ciekawostka jest taka, że pan Herman ponchodzi z Grenady, tam gdzie jest Alhambra. I myślę, że wybór tego tematu jest zupełnie nieprzypadkowy. I ta dokładność odwzorowania różnych rzeczy związanych z Alhambrą. Okej, okay, to ciekawe, ale widać taką spójność pomiędzy tematyką a mechaniką w tej grze. Widać, że to jest wszystko bardzo dobrze przemyślane i że tutaj nie ma przypadku, tak jak mówisz. No i, I, to i potwierdza się, moje odczucie. Że dla pana Hermana to mogło być bardzo ważne dzieło związane z jego domem, powiedzmy w jakimś stopniu. A my je teraz zjedziemy w recenzji. No ładnie. <laughs> Spoko. Więc takie mam ciekawostki na dzisiaj. Dobrze, to teraz lecimy dalej. Wrażenia po zobaczeniu gry. Przede wszystkim, pierwsze, co myślę, że wielu osobom się może rzucać w oczy, to to, że ma bardzo niepozorną okładkę. I jak przeglądaliśmy, przynajmniej ja, jak przeglądałam Esenowe różne premiery, no to pierwsze co oglądałam to po prostu po okładkach leciałam i po autorach i tak dalej. No i to była taka okładka, którą tak na początku zeskrolowałam i dopiero jakoś później się wróciłam. A może sprawdzę, bo ona nic nie mówi. Mi przynajmniej ta nazwa też nic nie mówi i tak nie zachęca do tego, że hej, zagraj we mnie. Przynajmniej ja tak mam. Ja tym bardziej już mówiłem kiedyś w materiale na SN, że myślałem, że to jest abstrakt. Ty Kontynuację takiego abstrakta, mało znanego z przed kilku lat, w który grałem, który był bardzo ciekawy i który miał bardzo podobną okładkę. I dlatego pominąłem w ogóle ten tytuł i nie sprawdziłem go. I wtedy się już do tego przyznałem, a teraz też się klepie w pierś, że no błąd życia, halo. Gdyby nie ja, Anna, to ja bym dalej w nieświadomości tutaj żył. Ale wiesz, lukrum by wydało i byś nagle odkrył. Kolejna rzecz, która od razu się gdzieś rzuca w oczy, to to, że naprawdę tu jest duża plansza, która w ogóle jest składana na trzy. I przynajmniej w moim odczuciu, nie wiem, jak to będzie w polskiej wersji, ale ta wersja, którą ja mam, mam zastrzeżenia do jakości tej planszy. Moja plansza była uszkodzona już, będąc w folii, i jak ją rozpakowywałam, to już miała uszkodzenia. I ma się takie poczucie, jakby ona trochę. Ona się rozwarstwia leciutko. Tak, jakby była nie trochę niedokończona, poczucie. taka czegoś jej brakuje. Nie Ale mówisz spoko. od strony oprawy wizualnej, czy nie. od strony jakości? Jakości. jakości. No. no, że jakby jest to nie gruba, był taki jest fajnej produkt. tektury zrobiona. Widać, że tam dużo pracy, to wszystko kosztowało i to nie było tanie. Natomiast rzeczywiście w mojej wersji, bo i ja mam swoją kopię i Joanna rozwarstwia się troszkę ta plansza. No więc w sensie jakoś bardzo to nie przeszkadza, ale widziałam w ogóle wątek na forum Nie Jeden BGG, gdzie ludzie też o tym pisali. Część osób w ogóle dostała już rozerwane te plansze, czy jakoś mocniej rozwarstwione, wymieniało je od razu i nie wszyscy są zadowoleni z ich jakości. Chociaż jak już się ją rozłoży, to prezentuje się ok i jest przyjemna w dotyku. To nie jest tak, że jest jakaś mega tragedia, ale coś tu trochę nie gra. Tak no okej, okay. to troszkę takie czepialstwo, ale rzeczywiście tak jest. Ja też lubię jak plansza jest nieuszkodzona, tak? bo to jest no. taki element gry, w który, na którym widać zazwyczaj te uszkodzenia. U mnie akurat jeszcze gdzieś po środku jest i, no i jest widoczne, że się troszkę rozwarstwiło. Natomiast w trakcie rozgrywki nie zwracam już na to uwagi, jestem pochłonięty tylko i wyłącznie optymalizacją. Tak, jeżeli chodzi o grafiki, no to bym powiedziała, że są całkiem ładne, i tak jak wszystko w tej grze, to też jest coś takiego, co dla mnie przynajmniej ma taki feeling starej gry. Że tu wszystko jest takie trochę oldschoolowe. Odrobinę i to też, ale myślę, że to się łączy z tematem i z tym wszystkim, co się tam dzieje. To już było milion razy w różnych odsłonach, że byli kupcy, handlarze, że się szlakami pływało, że się budowało rzeczy. Może z tego to wynika, że ja mam takie wrażenie, ale to wszystko jest spójne i ogólnie mi się podoba. Tak po prostu, ale mnie jakoś nie urzeka. Okej, okay, ja też nie mówię, że ta gra wizualnie jest najlepszym, co w życiu widziałem, bo nie jest. Natomiast jest rzeczywiście spójna tematycznie i to wszystko w tej oprawie jest zgodne z tym tematem i z tym, co robimy. Zasoby są fajne, różnorodne, kształtowane. Są nawet plastikowe zasoby, które imitują szkło. Mhm. To fajnie się prezentuje. Dobra jakość kart. To trzeba przyznać, że tam nie ma oszczędności na kartach. Jakość tekturowych komponentów jest spoko. To nie jest lacerda, umówmy się, daleko do tego poziomu, ale na błyszczącym papierze są wykonane wszystkie te elementy, co sprawia jeszcze do Dodatkowe takie wrażenie efekt, to pasowany troszkę właśnie do tego retrostylu i do tematu w jakiś tam sposób, bo rzeczywiście połyskują te wszystkie plansze graczy i poszczególne żetony i to sprawia fajne wrażenie. Na minus dla mnie troszkę miple. Bez naklejek to one wyglądają jak zombiaki, przynajmniej ci budowniczy. Tak? Ja mam naklejki dom... naklejone. Ja też mam, ale nie chcę mi się nakleić. Z tym, że no, można było to lepiej odzorować, ładniej pokazać pracowników, których my tam mamy na tych rondlach. To można było lepiej zrobić, no i brakuje mi bardzo kart pomocy. No, to prawda. Ja jeszcze się odniosę do tych naklejek, że to chyba było jakieś promo z SN. Było. I nie wiem, czy będzie w ogóle przez Lukrum jakoś dystrybuowane, jako też jakieś promosy, czy nie. My to mamy, bo nasze kopie są z SN. Ja nie nakleiłem tych naklejek, bo one też nie porywają. To nie jest tak, że jak je nakleimy, to mówimy, wow, to teraz to wygląda. Nie. W ogóle Ten są... efekt jest niewspółmierny do tego, jak oczekiwałem, że te naklejki będą wyglądać, jak się dowiedziałem, że one będą w ogóle, natomiast, no mówię, same pionki. O, takie trochę dziwne. I te naklejki biakowe. są za duże. Są większe niż Mi Play, wystają. Co było koszmarne do naklejania, bo nie dało się tego dobrze nakleić. No i niestety bolączką jest brak insertu, który tutaj powinien być, ponieważ setup jest mniej lub bardziej uciążliwy i jest mnóstwo komponentów, które będziemy wyciągali w trakcie rozgrywki. Fajnie, gdyby był insert, był ułatwiał dużo. No i ta czcionka na kartach. Ale lubisz tę grę, także Lubię. myślę, że insert się pojawi. Na Natomiast co do ilustracji, to są naprawdę spoko. Ikonografia jest czytelna i bardzo szybko się do niej przyzwyczajamy. Już później nie mamy większych wątpliwości, co należy robić w grze. Tak, chociaż trzeba uważać, bo niektóre ikony oznaczają całą grupę jakichś akcji powiedzmy, a niektóre są tylko do poszczególnych akcji i trzeba to pamiętać, tak? Tam jest na przykład ta akcja takiego marketu. No to jest jedyna, tak? która I, sugeruje i trzeba całą to grupę, no? zapamiętać i, i się tego nauczyć. Tak, to prawda. Ja mam zaznaczone jeszcze, że Rysunki postaci nie są najlepsze, bo na planszetkach są takie postacie. One nie grzeszą urodą w moim odczuciu. Czyli są do tych mipli <grym> dopasowane po prostu. Tak. Ale i... te arabskie klimaty mi się tutaj podobają. Ten cały klimat w grze opiera się głównie na oprawie wizualnej. I podoba mi się pomysł z planszetkami, jak to zrobić, żeby były dwuwarstwowe, ale nie były dwuwarstwowe. Chodzi o te magazyny, tak? Tak. Że nakładamy na siebie i są otwory ale to wszystko jakoś sprawnie działa tak, i nie Tak, mi się to podoba. Ja to chwalę, bo to właśnie jest dobrze pomyślane. Brak przerostu formy nad treścią, brak jakichś dodatkowych kosztów niepotrzebnych i dziwnych rozwiązań. To działa, sprawdza się, jest wygodne, bardzo fajne. No, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o prawe i wykonanie. Czy masz jeszcze jakieś uwagi? Jest kolor różowy. To trzeba wspomnieć, to jest ważna rzecz. Jest kolor różowy, bardzo ładny. No okej. Okay. Po tej mega sensacyjnej informacji o kolorze różowym to już skończyliśmy. Tak, koniec. Jedziemy dalej. I teraz uwaga, przechodzimy do odczuć z rozgrywki. Tak jest. I Paweł mi się przyznał, że wszystko sobie wynotował, tylko nie to, i zagląda do mnie. Nie zagląda, <grym> bo Ty masz jakąś fobię z tym związaną. Ja no nawet bo ja nie wiem, widzę. Ale co widzisz? Ja mikrofon mam na wysokości twojego tableta. Ale rzeczywiście, ja na zawsze narzekam, że mam za dużo wynotowane, proszę. Dzisiaj mam mniej niż one. Ale wiesz, nie musisz popadać ze skrajności w skrajność. Nie, Ale inaczej ty... nie potrafię. Okay. Ano, albo nic, to albo Zobaczymy, jak pójdzie bez wynotowanych. No jakoś pójdzie. Na pewno. Zaczniesz, a ja później już. Wpadnę. Zaczyna Dobra. się od setupu, więc może na początek setup, o którym już trochę wspomniałeś. Moim zdaniem on jest ok, chociaż faktycznie mógłby być jakiś insert, który trochę to ułatwia. To, co jest ok, ale o czym trzeba też pamiętać, to to, że ten setup jest różny dla różnej liczby graczy, ale to raczej mi się podoba, bo to tylko ułatwia tej grze skalowanie i trochę zmienia odczucie z rozgrywki. Są dwie strony planszy. Chyba dla solo i dwóch graczy jest jedna strona, a dla trzech i czterech graczy jest druga strona. Jak jest mniej graczy, to też właśnie pojawiają się te boty. Niektóre pola zostają zakryte, jest mniej kart wyłożonych niektórych. No więc takie różne drobne zmiany są w tym setupie, w zależności od liczby graczy. No tak, najważniejsze są te boty, bo one troszkę imitują pozostałych graczy, w zależności od tego, w ile osób gramy, to tych botów jest mniej albo więcej. I to sprawia, że porównywalnie trudno jest wykonać jakąś akcję. Oczywiście boty przesuwają się według jakiejś przyjętej hierarchii, co rundę gdzieś tam o jedno pole się przesuną, natomiast łatwiej to wtedy kontrolować, łatwiej sobie coś zaplanować, wiemy gdzie one za chwilę będą i czy nie warto teraz zrobić danej akcji, bo na przykład ona jest tańsza. Mimo wszystko wydaje mi się, że to bardzo dobrze odpowiada oczekiwaniom moim, jeżeli chodzi o skalowanie dla dwóch, trzech graczy i nie mam tutaj z tym problemu, jest spoko. Tak, nie no to jest ciekawe, no bo każdy wie Widzi te boty i każdy wie, jak się będą poruszać, więc mamy tutaj wyrównane szanse pod tym względem, a trzeba je po prostu uwzględniać i pamiętać o nich. No i zarządzanie nimi jest banalnie proste, umówmy się, to nie jest coś, co zajmuje nam 5 minut. Tylko 5 sekund przestawienie ich na koniec rundy i gramy kolejną rundę. Oczywiście mm -hmm. po tym całym uciążliwym setupie na koniec rundy, który też jeszcze musimy zrobić. Czyli dołożyć żetony, dołożyć karty, pamiętać o tym w jakiej kolejności odpalamy pewne efekty, które następują w grze, bo na koniec rundy mamy... Kolejność konkretną tego, w jaki sposób pewne rzeczy będą rozliczane, kolejność graczy musimy ustalić, więc to jest taki proces, który nie tyle jest uciążliwy, co jednak chwilę zajmuje, natomiast jest tu konieczny, no bo tak jak w wielu grach, pomiędzy rundami musi być jakieś punktowanie i jakieś rozliczenie i dołożenie tych komponentów. Nie wiem po co to mówię w ogóle, jedziemy dalej. <laughs> ja chciałam też powiedzieć, że tutaj jest ciekawy, nie wiem czy dobry czy zły, ale ciekawy wybór pierwszego gracza na podstawie takich. Małych kafelków, które dostajemy, każdy dostaje po dwa, wybiera jeden, i te kafelki determinują, z jakimi zasobami zaczniemy i ile pieniędzy będziemy mieć na start. To trochę zależy też od kolejności. I osoba, która ma najwyższą, najwyższą warto. wartość na tym kafelku, bo każdy ma jakąś cyfrę, ta osoba zaczyna. Tak, bo każdy wybiera po jednym kafelku, no i to determinuje. Kolejność i oczywiście zdarzają się takie rozgrywki, gdzie dobieramy kafelki, mamy dziewiąty i dziesiąty kafelek, już wiadomo, że będziemy pierwsi. A tak, czasami pierwszy mamy pierwszy i drugi i wiemy, że, że nie ma szans. Tak, i wtedy wybieramy ten, który ma lepszy zestaw zasobów. No i oczywiście im niższa wartość kaferka, tym teoretycznie ciekawsze nagrody. Szczególnie na początku gry to ma istotne znaczenie, bo w tej grze dobrze zacząć to już jest może nie klucz do sukcesu, ale na pewno pomaga w planowaniu późniejszych akcji i w tym, żeby złapać flow odpowiedni. Więc jak nie mamy zasobów początkowych, tam ten najmniej istotny zasób okazuje się... Naj Bardziej istotnym, tylko że trzeba raz zagrać, żeby o tym wiedzieć, i zazwyczaj zamiast brać te zasoby, które są, dają dużo punktów, to się bierze, to jest. Granic, co to jest piaskowiec? Piaskowiec. piaskowiec. Tak, najtańszy, piaskowiec, tak. najmniej punktujący zasób, ale niezbędny do wszystkiego. Do wszystkiego prawie, że, prawie że tak. Więc to są takie rzeczy, z którymi za, zaczynamy rozgrywkę i rzeczywiście może być tak, że mamy kafelek z numerem 1 i 10 i wtedy mamy wybór, a czasami tego wyboru nie mamy. Tak. Drugą taką fajną rzeczą, no bo tu jest takie rozgraniczenie na zasoby, można powiedzieć, i na dobra. I są tam surowe materiały i przetworzone dobra. I na początku, aż wszyscy się zawsze do Pytują, ale te, które zostaną wyłożone na planszy na daną rundę, to są wszystkie, jakie w tej rundzie można zdobyć, i jak one się skończą, to się skończą, i koniec. Więcej nie będzie w danej rundzie, więc fajnie też na tym początkowym kafelku czasem zgarnąć już jakieś już mieć to zagwarantowane. Może być tak, że po setupie w czteroosobowym gronie mhm. zostaje tylko jeden taki żeton na planszy, bo wszyscy w setupie zgarnęli żeton. Tak, i, i jeszcze w pierwszych ruchach gdzieś tam tak. poszli, zgarnęli i Czwarty koniec. gracz otwiera swoją rozgrywkę i nie ma nawet skąd wziąć takiego żetonu. Tak, więc to jest też bardzo ciekawe w tej grze i kolejna bardzo ciasna rzecz. I jeszcze są różne typy tych dóbr, i jak nie wyjdzie jakiś typ, albo wyjdzie tylko jeden, no to zdobędzie go jedna osoba w danej rundzie, i tyle. Znaczy, jest to dla mnie troszkę problematyczne, bo ogranicza szczególnie tych graczy, którzy w kolejności później zaczynają grę, szczególnie w pierwszej rundzie bo oni są stratni. Natomiast z drugiej strony, no to, to jest taka cecha gry i trzeba się z tym pogodzić i tam naprawdę jest co robić, nawet jeżeli nie mamy tych żetonów, to mamy multum innych opcji, które możemy wykorzystać w trakcie rozgrywki, chociaż rzeczywiście nie da się płynąć mhm. bez tych żetonów przetworzonych dóbr. Nieważne tak. jakiego, ale musimy jakiś mieć, żeby podpisać umowę, nie, nie umowę, żeby w ogóle... Nie, żeby dopłynąć, dopłynąć do jakiegoś miasta, do jakiegoś bo, miasta, bo miasta, pływamy tak. handlować I jak nie mamy tak. czym handlować, to nie możemy płynąć. No więc to może być problematyczne, szczególnie, że te środkowe koło akcji, ten środkowy rondel, tak naprawdę opiera się na pływaniu. Mm -hmm. Jeżeli my tego zasobu w pierwszej rundzie nie pozyskamy, to zasadniczo przypał. Za to wydaje mi się, że taką akcją, którą naprawdę trzeba wykonywać w tej grze, jest budowanie. I już zauważyłam, że za każdym razem, jak pozwoli się jakiemuś graczowi za dużo budować Czyli tych nie. dużych budynków i, i nie będzie to takie wyrównane, że wszyscy gracze po trochę jest o to walka, tylko jeden gracz jakoś z tym bardziej wystrzeli, to to bardzo się napędza i robi się z tego taki trochę efekt kuli śnieżnej. Nie wiem. Ja tak gram po prostu, bo mam to poczucie, daje punkty. że to jest istotny element no. rozgrywki. To przede wszystkim daje bonusy i, I nie bonusy, wzrastają. ale i punkty, i to się tak wszystko napędza i wydaje mi się, że to jest taki element gry obowiązkowy, który wszyscy gracze muszą pilnować i nikomu nie pozwalać tam za bardzo wyskoczyć w, w stosunku do innych, że tu trzeba iść w miarę równo i nie pozwolić nikomu. Ale wiesz, to wynika choćby z tego, że na tych kaflach, bo to o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że mamy tak. Trzy rondle, na każdym mamy jednego lub dwóch pracowników, którzy będą wykonywać dla nas akcje. Natomiast problem jest taki, że jeżeli chcemy na przykład skoncentrować się na pływaniu i współpracy z miastami, to jest jeden worker, który wykona w ciągu całej gry pięć akcji. A my chcemy dopłynąć do pięciu miast i jeszcze z każdym podjąć współpracę. Jak to zrobić, jeżeli mamy tylko pięć akcji? To jest praktycznie niemożliwe i właśnie to, co się pięknie zazębia w sabice, to jest to, że pozornie niezależne od siebie rondle tak naprawdę się bardzo uzupełniają i. Dzięki temu, że na jednym rondlu możemy zrobić akcję, która jest tak naprawdę daje efekt z innego rondla, możemy naszą strategię po prostu sobie maksymalizować. Inaczej nie moglibyśmy tego zrobić. I tu jest właśnie klucz z tymi budynkami, bo te budynki mają akcję. To, że robimy akcję budowania, to jest jedno. Być może ten budynek da nam jakieś punkty, na pewno nas przesunie na to, że bonusów, więc dostaniemy z tego bonus, ale dostaniemy na przykład akcję pływania. I akcja pływania pozwoli nam wykonać ten jeden dodatkowy ruch, który może mieć znaczenie. Co więcej, w tych miastach z kolei też są akcje, bo jak już podpiszemy z nimi współpracę, to część miast daje nam zasoby stałe, permanentny dochód, a część daje nam jednorazowe akcje. I tu jest znowu akcja pływania, akcja budowania. Te akcje się zazębiają, te wszystkie koła, ze sobą współpracują, chociaż pozornie wydaje się, że każdy jest zupełnie inny i nastawiony na zupełnie inną strategię, przy czym tu się nie da pójść we wszystko, więc jeżeli ktoś chce iść w jakąś strategię, no to musi optymalizować i szukać tych akcji również na innych kołach. I one tam są, tylko trzeba wiedzieć, jak je znaleźć. I te budynki właśnie są najprostszym chyba sposobem na to, żeby te akcje oferować. Tak, więc jak będziecie w to grać, to pilnujcie budynków. Chociaż no raczej jest tak, że każdy chce jak najwięcej chodzić na to budowanie, i to jest jedno z bardziej obleganych pól na planszy. One no są i tam nie dwa, bez powodu ale... są dwa workery, i można teoretycznie dwie akcje budowania per rundę zrobić. Oczywiście Drogo. jak zrobimy dwa. To już w następnej rundzie zrobimy tylko jedno, bo się nie da inaczej, przynajmniej z tego mm -hmm. koła zewnętrznego. No ale możemy to wspomagać innymi akcjami. I tutaj poematy. pojawiają się poematy, które. Jest taka różnorodność tych kart, i te karty mają dwa efekty. Efekt zazwyczaj stały, który daje nam coś. Jeżeli położymy te karty po stronie niebieskiej, to mamy jakiś efekt stały, w zależności od tego, co się będzie działo, albo na koniec rundy. A jeżeli zdecydujemy się wsuwać karty od strony czerwonej, dają nam jednorazowe akcje, ale Zmyłka to wcale nie są jednorazowe akcje, bo na z kolei na tym torze wewnętrznym, gdzie będziemy te poematy tworzyli, jest możliwość odpalania po raz wtóry tych akcji, więc to mega w ogóle różnorodne efekty daje. Za każdym razem tych kart wychodzi bardzo ograniczona liczba. Tak, nie zobaczycie wszystkich w jednej nie rozgrywce ma szans. na pewno. Nawet w dwóch rozgrywkach może być tak, że one się ze sobą nie będą w ogóle du duplikować. Ale bardzo różne powiązania pomiędzy właśnie tymi kartami, a kartą, która punktuje na torze tym pływania, bo jest jeszcze jedna karta, która punktuje tor pływania. Są te poematy, które są bardzo drogie, ale punktują na koniec gry. Jest ich też bardzo reglamentowana liczba, i nie każdy będzie mógł kupić. va Bo jest ich mniej zazwyczaj niż graczy, z tego co pamiętam. Ale nie jest aż tak łatwo też zapunktować dwa, więc jakoś tak rozsądnie do tego, ile trzeba na to pieniędzy i siłę czasem poświęcić. No tak, i czasami kupujemy ten poemat, tracąc większość dochodu, jaki mamy, i planując, że my z niego skorzystamy, a na końcu się okazuje, że ledwo zrealizowaliśmy cel na najniższym poziomie i dostajemy jakieś. No bo to jest jawne. Punkty. I inni gracze widzą, co będziemy punktować. i może Trochę nam w tym przeszkodzić, bo czasem więcej punktów, że tak powiem, zyskamy, pokazuję to teraz w cudzysłowie, na tym, że ktoś nie dostanie punktów niż jak my byśmy jednym ruchem mieli zdobyć tyle punktów. Niby tak. Z drugiej strony, jeżeli mamy komuś zabrać cel, żeby za niego nie zapunktować. Nie, ja mówię o tym, że jak ktoś ma jakiś cel i na przykład musi mieć czegoś najwięcej, a To możemy mu no to... teoretycznie troszkę uprzykrzyć życie rzeczywiście. I te cele są najtrudniejsze, gdzie trzeba mieć najwięcej. Bo są e... niepewne. A z drugiej strony, jeżeli już coś poszliśmy i widzimy, że mamy przewagę, no to łatwo tą przewagę teoretycznie pilnować, chyba że się ktoś zagapi, jak Joanna ostatnio z pływaniem i, i wydawało jej się, że ma przewagę, a później ja w dwóch ostatnich rundach po prostu dołożyłem te statki, dopłynąłem tak, tylko tam, gdzie trzeba. Ja tam też myślałam, że trochę inaczej działa, i tu się kłania to, że mi się z zasa... Zasady różnych gier czasem rozmywają. I tutaj zasada, że musisz mieć najwięcej, mówi, że musisz mieć najwięcej. Jak ktoś ma tyle samo, to już nie masz najwięcej, punktujesz tam inne. Wcześniej graliśmy chyba w miłą bardzo grę pod tytułem Flamecraft, gdzie tam jest powiedziane, że jak masz najwięcej i ktoś ma tyle samo, to nadal masz najwięcej. No to tak bywa, trzeba no. pamiętać zasady tak, w grach. Tak. Co ja ci mogę powiedzieć? Natomiast rzeczywiście te poematy, no i to, co stanowi o wartości gry, to jest to, że te poematy są bardzo różnorodne. Poematów czerwonych i niebieskich, które zagrywamy, to jest około 30, mniej więcej, ponad 20 mm -hmm. na pewno. Dodatkowo poematów szarych jest chyba 14, a do gry wchodzi zaledwie w zależności od liczby graczy od tam, nie wiem, 3 do 6 czy tam 7, więc nie zobaczymy wszystkich i one czasami ze sobą się niesamowicie kombią, a innym razem w ogóle są. Ze sobą niepowiązane, i ciężko jest budować na tym strategię. No i są te karty celów końcowych, i one są zawsze oparte o to, jak efektywnie pływamy i podpisujemy umowy z miastami, zawsze są z tym mechanizmem powiązane. I tych kart jest też chyba 12 czy 13, więc to, co wyjdzie w setupie w każdej rozgrywce może być całkowicie różne i to, jakie karty poematów będą dostępne, tych takich, które na bieżąco uzupełniamy, też może być to całkowicie inny zestaw niż w poprzednich kilku rozgrywkach nawet. Tak, jak najbardziej się zgodzę i w ogóle to jest taka gra, gdzie no jest ta karta punktowania końcowego, ale większość punktów zdobywa się w trakcie gry. Nie ma czegoś takiego, że na koniec gry nagle punktujemy wszystko, tylko my sukcesywnie cały czas coś punktujemy, i na koniec gry jeszcze dodatkowo coś zapunktujemy. Tak, ale to niewiele już, to tak. prawda. I to, co mi się tutaj nie podoba, to odliczanie tych punktów na tym nieszczęsnym torze punktacji, który nie ma chyba w ogóle liczb albo co, co jakiś czas. Co piątą? Są. Mhm. Nie, nie ma co piątą, na pewno nie. I ma różne kolory tych pól, po których się chodzi, mają tylko różne wielkości, i tak źle się liczy punkty na tym. To jest tak nieintuicyjne, i tak tego nie lubię. I to jest jedna z niewielu gier, gdzie naprawdę ja muszę niemalże pionkiem poruszać jeden po drugim, żeby się nie pomylić, gdzie zazwyczaj po prostu sumuję punkty i przesuwam na odpowiednie pole. Tutaj tak nie jestem w stanie zaryzykować. Zgodzę się, że to jest niewygodne, natomiast ja myślę, że jednak co piąte. Okej, okay, to może co piąte, chociaż w grze nie mam takiego, że aż co piąte, ale, bo tak się źle na tym liczy. <grym> no Okej, okay, to nie jest najważniejszy element rozgrywki punktów i tak trzeba pilnować, ale rzeczywiście jest to mało wygodne, bo wydaje się, że to jest jedna strategia, która jest OP i to jest budowanie z wykorzystaniem wielu zasobów, ale. To wcale nie jest takie proste, żeby te zasoby zdobyć, więc mm -hmm. widzimy, ile punktów możemy mieć na budowanie. Budujemy na przykład budynek, i tam można wydać do trzech zasobów. Obowiązkowy jest piaskowiec plus dwa różne inne, czyli teoretycznie może to być szkło i. Nie wiem, co tam jest. Marmur, ten biały. Chyba tak. To razem daje nam 8 punktów. Jeżeli to zrobimy 3-4-krotnie w rozgrywce, no to możemy zdobyć z tego nawet dwukrotnie więcej punktów, niż standardowo zdobywamy, bo my zazwyczaj budujemy używając. Jednego zasobu, bo wiemy, jak bardzo reglamentowane są te zasoby. Są też karty poematów, które pozwalają nam na określonych akcjach dostawać, na przykład, dużo większą liczbę punktów za budowanie. I jeden nasz kolega miał kiedyś taką kartę, ale z niej nie mógł optymalnie skorzystać. No bo to wcale nie jest takie proste. Mhm. Natomiast jest to strategia punktowania dość mocna, którą ciężko wprowadzić w życie, chociaż wydaje się oczywista, no bo jak patrzymy na te plaszę no to mówimy no tutaj leży 8 punktów tutaj leży nie wiem 5 punktów tutaj leży 8 punktów i to generalnie Aż trudno tego nie robić. No trudno to zrobić w ogóle, więc rezygnujemy czasami z tego, żeby używać tam dwóch, trzech zasobów, bo za chwilę znowu będzie budowanie i musimy je mieć. Poza tym piaskowiec OP. Jak go nie masz, to nie zrobisz połowy akcji w grze, więc... No. W sensie, ja bym powiedziała, że po prostu nie zrobisz tych dużych budowli, ale mając go, możesz zrobić wszystkie inne też, tak? Czyli on jest taki bardzo elastyczny. Nie mając go, być może nie będziesz mogła też robić tych kart. Tak, ale ale tutaj to już nie jest tak, że tylko on, to zależy, jakie tak, są to karty. Prawda. On po prostu jest taki, że w wielu miejscach pasuje, a inne zasoby niekoniecznie. Tak, dokładnie. Tak tak. Jest niepozorny, ale jest kluczowy. Tak. Warto też wspomnieć, tak patrzymy teraz na tą planszę, żeby zobaczyć ten tor punktacji nieszczęsny. I tutaj też widać te kafelki, które się ustawia na środek rondla i to jest takie małe, dodatkowe jeszcze nie wiem. No ciężko nazwać to rozszerzeniem. Wariant No, no variant, sobie. Który po prostu na kilka rund, tam dwie chyba, albo jedną, w zależności od tego kiedy, wprowadza jakąś dodatkową zasadę i są trzy takie kafelki w grze. Będzie jeden, potem drugi, potem trzeci. I one mogą być pozytywne, albo negatywne i jeszcze jakieś dodatkowe warunki wprowadzają I działają na wszystkich graczy. Tak. I w sumie są spoko. No ty w jednej rozgrywce miałeś taki Flow gry na początkowej fazie, że wykorzystałaś ten żeton niesamowicie efektywny. Mm -hmm. Ja w ogóle się zagapiłem i tego nie zrobiłem. Gdzieś później mm -hmm. rozjechała ci się ta strategia, i właśnie ja kupowałem dużo budynków i robiłem dużo więcej akcji, natomiast czasami można naprawdę na tych kaflach dużo zyskać, na tych żetonach, które się tam znajdują, i to jest mini dodatek, czy tam element gry, ale naprawdę urozmaica rozgrywkę. Dodatkowo jeszcze do tego, co ona oferuje w standardowej wersji. Nie jest obowiązkowy. Nie. Ale przyjemny dodatek. Tak, więc jakbyście rozważali, czy warto, to myślę, że warto. Ale nie w pierwszych dwóch, trzech rozgrywkach, myślę, że można z tym poczekać chwilę. A żeby się najpierw rozeznać w grze. Tak, żeby się rozejrzeć. nie zdziwić, no bo te żetony mogą być rzeczywiście negatywne. Nam się jeszcze taki bardzo negatywny chyba nie trafił. Ale w zależności od tego, jak one wyjdą i w jakiej kolejności, no to można na tym naprawdę cierpieć. Zgadza się. A tu naprawdę jest co ogarniać, no bo to jest taka gra, w której w ogóle już nawet ciężko się tłumaczy to, że... Są trzy tory. Bo jest tor punktacji, jest tor pari i jeszcze ten tor, tam przysług sultana, czy jakkolwiek się to tam nazywa. Uh -huh. Więc dużo jest samych już torów, które robią różne rzeczy, i które to w ogóle punkty, a które nie. I żeby na początku się tego nauczyć, że punkt prestiżu to jest punkt na koniec gry, a paria to tylko chwilowo. Ale jak nie masz pari, to płacisz tamtymi punktami. Nawet takie proste rzeczy, to to wydaje mi się, że przez to, że jest ich dużo, no to na początek jest co ogarniać i, i nie ma co sobie faktycznie jeszcze bardziej tego utrudniać. Dodajmy do tego interakcję pomiędzy graczami. Ona nie jest bezpośrednia i nie jest bezpośrednio negatywna, ale jest kluczowa w grze, bo czasami celowo nie wykonamy jakiejś akcji i poczekamy z nią, żeby zablokować komuś możliwość tańszej Akcji tam, gdzie my stoimy i musielibyśmy stamtąd się ruszyć naszym workerem, ale też z drugiej strony sami sobie potrafimy zablokować akcję, no bo jeżeli w poprzedniej rundzie ustawimy się na Dwóch akcjach budowy, no to mamy problem. Mm -hmm. Bo wpierw musimy się ruszyć jednym workerem, który zwolni nam tę akcję, a później jeszcze musimy, dopłacając, pójść na to pole drugim workerem, mając nadzieję, że w tym samym czasie inni gracze nie postanowili też tam pójść i nie podnieśli nam kosztów tej akcji. A, a oni tym... czekali, aż sobie pójdziemy, żeby, ob... tak. żeby był niższy koszt i natychmiast nam idą. No, mm -hmm. Poza tym my nie możemy w pierwszej akcji budować, mm -hmm. a oni mogą, bo na przykład nie mają podobnej blokady, co powoduje, że za chwilę dwa tony budynków znikną, które mogą być dla nas bardzo wartościowe, a te żetony są unikalne. W związku z tym, jeżeli ktoś nam zabierze żeton, który pozwala nam wykonać dodatkową akcję pływania, a ktoś inny jeszcze zabierze nam inny żeton, który jest dla nas kluczowy, na przykład stworzenia dodatkowego poematu, to my jesteśmy w sytuacji, w której możemy już wykonać akcje, ale te najważniejsze żetony nam po prostu umknęły. I to, jak my wykonujemy te akcje, i to, jak się ruszamy, nawet jak na początku rozgrywki ustawimy swoich pracowników, bo wypuszczamy ich z naszej planszetki bezpośrednio na planszę po raz pierwszy i wtedy jakby nie płacimy za ruch dodatkowy, po prostu gdzieś wykonujemy akcję i tam zostają, ale później już w przyszłych rundach to, jak ich ustawiliśmy w pierwszej rundzie, ma kolosalne znaczenie do tego, jaki będziemy mieli flow gry. Jak Elastycznie będziemy mogli nimi poruszać. Oczywiście to dotyczy głównie tych, którzy są na zewnętrznym okręgu, których mamy po dwóch, no ale czasami też pozostałych, bo na przykład możemy dublować się w tych akcjach dodatkowych, bo są na planszy akcje dodatkowe, z których możemy skorzystać niezależnie od tego, że wykonujemy akcję główną. I te akcje dodatkowe pozwalają nam przetwarzać dobra albo pozyskiwać zasoby. O ile oczywiście tam te zasoby są, no bo też różnie z tym bywa. To, jak się ustawimy z naszymi pracownikami, może powodować, że na przykład niepotrzebnie się dublujemy i nie wykorzystamy tego efektywnie. To jest tyle małych, takich drobnych rzeczy, na które się zazwyczaj na początku gry nie zwraca w ogóle uwagi, i my też po pięciu, sześciu, siedmiu partiach tej uwagi na to nie zwracamy. A później się okazuje, że o właśnie się źle ustawiliśmy i będziemy cierpieć przez całą rozgrywkę. Nie no, bez przesady, że w ogóle nie zwracamy, ale czasem są takie sytuacje, że nie stać się po prostu, żeby gdzieś pójść i musisz zrobić jakiś dziwny ruch i zaburzasz całą, tę sekwencję ludzików i potem ciągle gonisz. A timing ma tutaj ogromne mm -hmm. znaczenie, bo to, że chcemy wykonać akcję przed innymi, to, że czasami chcemy ich przyblokować, żeby oni nie mogli wykonać tej akcji w ogóle, a wiemy, ile mają pieniędzy i czy ich stać na taką akcję. Czy nie? Jeżeli my ich zablokujemy skutecznie, no to oni będą musieli zrobić akcję poboczną, jakąś mniej intratną albo mniej ważną z perspektywy całej gry, no i to już ich będzie kosztowało jeden ruch, kluczowy być może dla. Nie wiem, choćby toru pari. Chociaż ten tor pari, ja tutaj mam wątpliwości i jedną uwagę co do tego, że na nim można się tak bardzo do przodu popchnąć, że zasadniczo możemy kontrolować kolejność graczy przez całą rozgrywkę. Tak. Raz mi się tak zdarzyło, że I byłem tak stanie. Nie, to przełamać że... wtedy. Nie, no. to, wtedy się nie da. No, nawet jak ktoś będzie tracił punkty, to jeżeli my odskoczyliśmy na te 10 pari. To już zasadniczo nie ma sposobu, żeby, żeby nie być pierwszym graczem. Oczywiście to też nie jest tak, bo to jest tak, że gracz, który jest pierwszy na tym torze, decyduje, który z graczy będzie pierwszy w następnej rundzie. I uwaga! On zawsze wybiera siebie. Mi się wydaje, że mi się zdarzyło wybrać kogoś innego. Mnie się wydaje, że nie, graliśmy wszystkie rozgrywki razem. Ja. Ja jestem przekonana, że tak, że gdzieś w początkowych Pytajmy rozgrywkach. Słuchacze, ty tak mm. lubisz czasami. Słuchaczy. No ale słuchaczy nie było przy tej rozgrywce. Ostatnio no, też nie było, powiedzieć. jak o czym się rozmawialiśmy, czy graliśmy w coś, ale spytałaś o zdanie. Nie, no oczywiście, że mogło się zdarzyć, ale nie przypominam sobie takiej sytuacji, poza tym nie widzę w tym korzyści. Jeżeli bardzo chcesz, żeby ktoś zwolnił jakieś pole, to jeżeli będzie przed tobą, to on musi je w końcu zwolnić. No ale jak on je zwolni w twoim ostatnim ruchu, to już ci nic nie da, bo tam się tyle rzeczy wydarzy po drodze. No ale że... być może właśnie na to liczysz. No nie wiem, po prostu faktycznie raczej wybieramy siebie wtedy, jeżeli jesteśmy najwyżej na tym torze pari. No, i to jest takie trochę dziwne. Nie wiem, czy lubię tę mechanikę. W sensie takie mieszane uczucia, co do niej mam, ale w sumie na koniec się okazuje, że to jakoś zadziałało i było spoko, chociaż bywa czasem frustrujące. Właśnie, jeżeli ktoś przejmie kontrolę jakoś tak wybitnie, że się go nie da za bardzo dogonić, no to się robi to problematyczne. No i wtedy, jednym. jeżeli ty jesteś czwartym graczem po prostu dlatego, że akurat siedzisz jako czwarty od tego gracza, który wyskoczył na torze pari, no to... To cierpisz tę grę. A ten, kto jest drugi, to w sumie tak no całkiem spoko może być. Tak, Mi tak. to obojętne. On, tak, on nie ponosi kosztów, znaczy relatywnie niewielkie, nie musiał się postarać, żeby na tym torze popchnąć się wysoko i tak cały czas jest drugi. Tu jest jeszcze jedna kwestia związana z tym torem pari, że są karty celów, które się z tym i jak wyjdą dwie na przykład, i ktoś jest w stanie efektywnie się podnosić na tym torze, a na to pozwalają choćby karty poematów, I żeby jak to ktoś robić go kupi, lepiej. To tylko ta osoba będzie miała tak. ten poemat, więc. Tak, więc on może naprawdę skutecznie się podnieść, skąbić to z tymi kartami celów. Mnie się raz to zdarzyło, bo tak jak Joanna mówiła, na te siedem partii, w sześciu wygrałem ja, a w jednej wygrała Joanna chyba. No jakoś tak. tak co, nie masz statystyk? Mam, bo te same co ty. Ale tak mi się wydaje, nie teraz nie mam ich pod ręką. W związku z czym zdarzyła mi się też partia, w której rzeczywiście na tym torze odskoczyłem bardzo wyraźnie, nie było szans dogonić mnie. To była w ogóle nasza pierwsza partia. I dwie karty celów się z tym kombiły, obie zgarnąłem, mnóstwo punktów. No i tak bywa czasami, ale to też trzeba umiejętnie dostosować się do tego, co oferuje rozgrywka, a ona jest bardzo różnorodna i za każdym razem ten setup początkowy, nie licząc kafli budynków, może być kompletnie inny. Cele mogą być kompletnie inne. Cel ten na koniec gry, zapływanie może być inny, i to wszystko powoduje, że zupełnie inaczej przebiega rozgrywka. Ja mam inne poczucia z każdej partii, tak skrajnie różne czasami, nawet. Nie zawsze muszę. Budować dużo, bo to też nie jest klucz. Oczywiście, tak jak Joanna mówi, to budowanie jest istotne, a można sobie bez tego poradzić. Tak, ale moim zdaniem trzeba go pilnować, nie można go odpuścić. No, odpuścić nie można, no ale to jest jedna z akcji, którą musowo musisz robić na tym torze zewnętrznym, no bo tam nie ma co innego robić ciekawego. Tak? Nadal jakby podtrzymuję, że trzeba budować. Możesz nie wybudować bardzo dużo, ale musisz budować i musisz tego pilnować, bo jak za późno zaczniesz budować, to zostaną jakieś liche kafelki. Tak, to prawda. Ale nawet te liche kafelki warto dalej budować, bo one dają zasoby. I przesuwają parie, cię na to, że cię na torze no. przysług sułtana i dostajesz coraz to lepsze bonusy. No i są jeszcze magazyny, które będziemy rozbudowywać. Mamy na początku cztery miejsca w magazynie. Tak, ja jestem fanką rozbudowywania tak, magazynów, nie wiadomo po co, ale ja je zawsze rozbudowuję. Tak, ale i z tym też się kombią poematy czasami. I można odpalać te magazyny, jeżeli nie mamy potrzeby, żeby kupować kolejny. A samo kupowanie magazynów też daje nam punkty. Nie są to duże punkty, ale czasami istotne. Ale możemy też odpalić jeden z magazynów, który mamy widoczny. Te magazyny się stakują, bo jak budujemy kolejny, to możemy nadbudować ten, który już mamy, i to daje więcej punktów. Więc gdzieś tam to wszystko znowu, małe punkciki. Ciułamy na niemalże wszystkim, co robimy w tej grze. Mm -hmm. Tu nie ma chyba akcji, która by nie dawała żadnych punktów ani korzyści z tego, że ją wykonamy. Tu nawet no. za zasoby możemy dostawać monety, jeżeli chcemy je sprzedać, albo możemy zasoby w dwie strony zamieniać: z gorszych na lepsze płacąc, albo z lepszych na gorsze zyskując monety za to. Czyli przetwarzamy na gorszy zasób, ale zyskujemy monety. Tak, i tu jest bardzo ciekawe, bo te ceny są różne dla zakupu i dla sprzedaży. Zasobów. No tak. Co jest takie, że możesz zupgradeować jakiś zasób. Możesz go kupić, a później drożej sprzedać. No, coś takiego. No ale to jest jedna z akcji. mało wydajne, Jest ich to ogólnie, mało, tak? tych akcji ale ogólnie. To jest ciekawy jest... twist, jak dla mnie, że można na ten troszkę zyskiwać tylko na tym, że kursy zasobów tak, są można. różne. Albo można wziąć trzy bardzo wysokie zasoby, a później. Te zasoby sto, stopniowo obniżać, bo i tak potrzebujemy piaskowca, mhm. a dostawać za to kasy, i to jest sposób na to, żeby ten dochód mieć. Jeden ze sposobów. Co ciekawe, jest jedna karta. Przynajmniej jedna karta, pewno więcej. Poematów, którą ty ostatnio miałaś, która... Nie, nie karta poematów, magazyn, który dawał ci trzy przetworzenia w tym markecie. Nie, to była karta poematów. To była karta poematów tak. jedna. I no mega była. Dawała ci bardzo dużo elastyczności, bo normalnie tam są zawsze dwie akcje. Ty miałaś trzy i miałaś dostępne jakby dodatkowo... Mogłaś z nich korzystać, jeżeli odpaliłaś mm -hmm. to. Jest sporo kart, poematów, które w jednych rozgrywkach będą mało efektywne, a w innych z kolei będą nam, nas bardzo bustowały. Sytuacyjne. Sytuacyjne, to, to prawda. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć chwilę o tych wrażeniach i o całej tej mapie, która jest poniżej mm -hmm. koła akcji. Bo to jest pierwsze fajnie zrobione od strony takiej technicznej, że to wszystko się tak ładnie mieści. Ta plansza nie jest mała, jak powiedziałaś, ale to wszystko jest zgrabnie y, rozmieszczone i jest wygodne. Jest Tak, ale jest zgrabnie rozmieszczone. Tam dużo się dzieje, dużo jest różnych aspektów rozgrywki, choćby ta mapa, która jest na dole planszy. I te pływanie to jest też ciekawy mechanizm, ponieważ ponieważ jest kosztowne, jest wymagające, ale bardzo chcemy pływać, ponieważ daje to też bonusy, daje dostęp do zasobów, daje dostęp do pari. I kto pierwszy, to jeszcze dodatkowo. Tak, i ten timing jest tutaj też kluczowy, no, jest jakieś punktowanie zawsze na koniec gry zachęcające do tego, żeby jeszcze dodatkowo pływać. I podoba mi się to, w jaki sposób ta mapa jest rozplanowana. Jak te miasta nie wszystkie ze sobą sąsiadują, i czasami trzeba, bo pływając, musimy kasę płacić za to, żeby w ogóle gdzieś dopłynąć. Czasami ten koszt jest bardzo wysoki, czasami jest niewielki. No i co ciekawe, ten koszt jest też uzależniony od tego, gdzie mamy już swoją obecność. Bo koszt liczymy od najbliższej obecności, którą mamy. Tak, I chociaż nie przesuwamy tych płyniemy... statków, tak, tylko zawsze nowe wychodzi. Tak, chociaż, chociaż statkiem płyniemy z kąt z granady, tak? Mhm. Żeby dopłynąć do nowego miejsca i to zawsze jest z tego punktu startowego, ale już koszt jest liczony od ostatniej naszej obecności. I to wszystko bardzo fajnie działa. Wydawało mi się, że tam jest mało możliwości, że my tam wcale nie będziemy pływać, że się nie da, że ten, ten rondel nie pozwala na to, żeby tak efektywnie. Tam działać, ale okazuje się, że ta gra na tyle sposobów daje możliwości ruchu dodatkowego choćby przez karty, to są czego? ozdób karty. Te, które tutaj mm. możemy budować też. Orany jakieś... to są jakieś równowagi architektoniczne i to są małe budowle. Małe budowle. I one też łączą się ze sobą. Tam się tworzy takie powiązane kolorystycznie. No właśnie to chyba jest ta równowaga czy coś, jakieś takie dziwne rzeczy tam tak, są. Tak. Łączymy dwie karty. Jeżeli kolory odpowiadają, no to możemy wykonać jedną z czterech akcji, która jest dostępna dla graczy. No i tam też jest pływanie choćby, ale też wcale nie nie jest łatwo to wszystko ze sobą połączyć. Więc jest mnóstwo rzeczy, które ta gra oferuje na pierwszy rzut oka całkowicie niepowiązanych, ale jak już gramy, to wiemy, że to wszystko ze sobą się pięknie zazębia i tak jakby uzupełnia poszczególne akcje i strategie. Tak, i te porty, do których pływamy, to jest kolejna rzecz, gdzie losujemy jakie bonusy gdzie będą i co się będzie działo w poszczególnych tak, miejscach. Tak i nie wszystkie kafelki wyjdą i, i, dokładnie, i kolejność to jest, kolejna jest różnorodność. Randomowo. Tak. W tej grze. Więc jest bardzo dużo tej różnorodności wszędzie. Wszędzie, dosłownie wszędzie. No i magazyny też nie wszystkie wyjdą, i też wychodzą w randomowej kolejności. Więc tu wszystko w każdej rozgrywce może być inaczej. Ale to nie znaczy, że wszystkiego jest dużo, żeby nie pomylić. Nie, nie, nie. Tutaj jest ciągle ciasno, ciągle brakuje pieniędzy albo jakiegoś zasobu. I po prostu to jest już takie typowe, że gracz mówi, a gdybym miał to, to bym zrobił taki super ruch. No, I zawsze brakuje tej masz. jednej monety. No, nie, żeby albo... coś ważnego zrobić. Ale nie ma. Nie ma. No. I ciężko jest zdobywać się te zasoby i monety. I oczywiście trzeba na to poświęcić odpowiednio dużo akcji, żeby gdzieś tam jakoś sobie to zoptymalizować, no ale mega satysfakcja jest z tego, jeżeli nam się to udaje. Potwierdzę. Dobrze, to co, przechodzimy do skalowania, tak? Mhm. Skalowanie czas rozgrywki, jak to jest w Twojej ocenie? A, spoko, bo ja to mam akurat już. Już lecę. Sabika jest dla mnie znakomita, niezależnie od liczby graczy, przy czym nie grałem solo, od razu nadmienię. Na dwie, trzy osoby są te wspomniane boty, które naprawdę dobrze działają. I nie wymagałem prawie żadnego działania, o tym też już mówiliśmy, czyli nic się nie dzieje tam takiego, co by nas frustrowało, że musimy co chwilę tym zarządzać. I chyba nie mam preferowanej liczby graczy dla tego tytułu. Podoba mi się tak samo dwu-, trzy i czteroosobowo. Ja pewnie trochę bym się skłaniała do rozgrywek w mniej osób, tylko ze względu na czas. I może warto powiedzieć, że naprawdę przyjemnie się gra w dwie osoby, bo wiem, że sporo jest osób, które pyta, w jaką grę polecacie grać w dwie osoby to. Jest... Jakby jest typowe pytanie z, z grupy planszówkowej, i ta gra bardzo przyjemnie chodzi na dwie osoby, i fajnie do niej zasiąść dwie osoby, jeżeli się nad tym zastanawiacie. I jest najbardziej strategiczna. Zgadza się. Więc ja tylko dlatego pewnie gdzieś bym się skłaniała do tego, że może faktycznie te trzy osoby to ten sweet point, żeby jeszcze nie było aż tak długo, bo jednak ta gra może się dłużyć, może być trochę downtime'u i tak dalej, i to warto brać pod uwagę. I to zależy od graczy no Umówmy się od tego, jak grają, ile myślą nad ruchami, i jak bardzo chcą się zagłębić w tę grę, bo można szybko wykonywać ruchy, ale niekoniecznie wtedy one będą bardzo wydajne. No tak, ale tu mówimy o skalowaniu, a to skalowanie jest chyba dobre na każdą liczbę graczy, tak? A ten czas rozgrywki to jest zupełnie inny temat, rozumiem, który teraz. Ja mam to razem, szczerze. Masz to mówiąc. razem. Dobrze. To ja nie mam razem, natomiast jeżeli chodzi o czas rozgrywki, to rzeczywiście jest długo. I umówmy się, że te trzy. 3 godziny na 4 osoby trzeba liczyć. I ciężko jest zejść z tym czasem niżej. Tak jak w dwie osoby te 60 minut jest nieosiągalne, może solo. Nie wiem, nie grałem. 45 minut na gracza to już jest naprawdę dobry wynik. Przynajmniej w naszych rozgrywkach do takiego tempa byliśmy w stanie dojść. Jeżeli lubicie gry, które trwają długo, ale dają poczucie kontroli i wiecie, że dużo rzeczy tam można zoptymalizować, że wiele rzeczy można zrobić w taki nietypowy sposób, to Sabika na pewno będzie dla Was. Jeżeli nie lubicie dużo myśleć, jeżeli nie cierpicie gier, które trwają długo i rzeczywiście, tak jak Joanna mówi, w rozgrywce czteroosobowej musicie czekać na swój ruch czasami nawet kilka minut, bo tak może być. Szczególnie jak jakiś gracz wykonuje akcję combo, która daje mu inną akcję, a ta akcja daje mu inną akcję, bo tak czasami, chociaż bardzo rzadko, Zabicę może się zdarzyć. I żeby na koniec jeszcze się zorientował, że jednak coś źle zrobił i trzeba to cofnąć, to to już w hit będzie wtedy. No, tak też może być. Natomiast takie akcje powiązane kombosy, czasami się zdarzają i wtedy czekamy, 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 a my wykonujemy prostą akcję i debiorę magazyn, bo nie mam co zrobić, bo nie mam kasy na przykład no i jeżeli takich gier nie tolerujecie długich, no to rzeczywiście Sabika raczej nie jest grą do grania szybko i mm -hmm. na szybko i bezmyślnie, bo to nie ma z tego przyjemności, nie będzie efektu punktowego. I prędzej się złapiemy na tym, że o jezu, znowu czegoś nie mogę zrobić, niż na tym, że rzeczywiście będziemy mieli odpowiedni flow gry. Tu trzeba pomyśleć. Tak, zdecydowanie. I czasem te ruchy są naprawdę takie zaskakujące, nawet nie do końca czasem jesteśmy w stanie wymyślić to, co ten gracz zrobi. Możemy starać się i próbujemy to robić, żeby przewidzieć. No bo czekamy, żeby zwolnił pola i tak dalej, więc próbujemy powiedzieć dobra, co on będzie robił. Czasami go uprzedzić. Mm -hmm. Ale czasem da się tutaj naprawdę zaskoczyć. No, szczególnie, że w rozgrywce czteroosobowej, trzy osoby przed nami wykonają ruch, co może całkowicie diametralnie zmienić tak. Układ na planszy, bo już na, na coś nie stać, plus zabiorą nam żetony, na których, czy tam kafle, na których nam najbardziej zależało, i już ta akcja nie będzie tak efektywna, bo kolejna akcja miała nam dać coś, czego nam już nie da. Bo, no bo już czegoś nie zdobyliśmy, no, trzeba się zastanowić na nowo nad ruchem i przemyśleć to jeszcze raz, żeby, żeby to zoptymalizować. Natomiast nie jest też tak, że gra w pewnym momencie nas blokuje i my nie mamy możliwości, żeby coś zrobić. Jak już umiemy w nią grać, to potrafimy na różne sposoby wyjść z naprawdę dużych opresji, takich planszówkowych oczywiście, mm -hmm. tak? Że coś nam ktoś zabrał, a my nie mamy sposobu na to, żeby to jeszcze raz zrobić. Da się na różne sposoby. Tak. I u mnie to tyle. U mnie też. To co teraz? Plusy. Okej. Okay. Ja to sobie u siebie przemianowałam na najmocniejsze strony, tak, bo to takich... jest trochę taka nasza zmiana, że tutaj stwierdziliśmy, że chcemy takie tylko wypunktować najważniejsze naszym zdaniem rzeczy, żeby tak. już nie powtarzać się z odczuciami z rozgrywki. Z Maksymalnie do pięciu takich plusów i później minusów, bo za długo później trwa analizowanie tego samego. Ty masz ile tych, Trzy. Tych, tych. Ja naprawdę uznałam, że skondensuje. No i dla mnie najfajniejsze rzeczy w tej grze, jeżeli ktoś by mnie zapytał, to jest właśnie ten bardzo ciasny rondel z lekką interakcją między graczami i z ciekawymi możliwościami. Tak bym to podsumowała. Mhm. Kolejną rzeczą jest to, że z jednej strony mamy wyścig, ale czasem chcemy przeczekać innego gracza, co jakby łączy się z tą interakcją i tym, że jest ten timing ważny. I musimy cały czas o tym pamiętać i o tym myśleć. No i podoba mi się bardzo różnorodny setup i ścieżki w grze, czyli to nie są takie same rozgrywki, zawsze jest inaczej. Ja mam wylistowany ten sam rondel, o którym ty mówiłaś. Trzy pozornie niezależne koła. Akcje się przenikają, pozwalają na dużą swobodę, ale jest mimo wszystko ciasno, więc to nie jest tak, że robimy wszystko, co chcemy. I to jest świetne. Różnorodność punktowania i strategii, no po prostu genialna. Tutaj punktuje wszystko na różne sposoby zasoby, poematy, eksploracja, budowanie i itd. Jest tego multum. Jest co robić, nawet jeżeli ktoś nam zabierze jeden sposób na punktowanie, to my znajdziemy inny, żeby odrobić tą stratę. Regrywalność absolutnie fenomenalna od różnorodnego setupu po ogrom kart poematów. I ja sobie nawet tutaj wypunktowałem, czy tam wypisałem, że tych kart punktowania poematów jest aż 20. 20 z których kilka dosłownie wchodzi na rozgrywkę, a trendów, bo one się tak nazywają, te karty, które punktujemy na koniec gry, za głównie związane z podróżowaniem, jest 8, a na rozgrywkę wchodzi jedna. Więc tego jest naprawdę no dużo. Jest. Ciągłe poczucie braku wszystkiego, jest ciasno, timing, o którym mówiłaś, punktowanie między rundami, cele, poczucie wyścigu i rywalizacji w każdym aspekcie rozgrywki. Tu nie ma tak, że siedzimy i nam jest obojętne, co inni zrobią. Nie, nam to nie jest obojętne. Bardzo czasami jest nam to nie na rękę, jak ktoś nam przeszkodzi. No i kombosy, rzadkie, ale przez to, że rzadkie, dające masę satysfakcji, jak już wyjdą. Pamiętam kiedyś taką akcję, kiedy Joanna jedną akcją zrobiła trzy duże akcje w grze. Czasami się uda i wtedy inni siedzą i po prostu no nie lubią tego gracza, któremu się udało. No ale on najpierw długo na to zbierał i tak. planował. to nie jest tak, że wcześniej miał nie, to nie same jest super tak. akcje i jeszcze na koniec taką turbo akcję. Tak. no więc taki zaskakujący ruch przełamujący jest możliwy i to czasami bardzo dobrze wpływa na takie gry, w których jednak i timing ma znaczenie i kolejność ma znaczenie, a tutaj możemy to troszkę przełamać. No i to tyle, jeżeli chodzi o plusy mnie. No i jeżeli chodzi o najsłabsze aspekty, które wiem, że z ciężkim bólem serca w ogóle Paweł będzie coś mówił. U mnie jest downtime, może się dłużyć. Ta gra nie każdemu się spodoba, szczególnie osobom, które nie lubią czekać i które chcą szybko, żeby szły te ruchy. To niekoniecznie. Ja sobie wynotowałam jeszcze to przełamanie wyboru pierwszego gracza, Też to że to, mam to bywa trudne i trochę tak mi się to nie podoba. Że ktoś może, może odbierać ten nam, aspekt rozgrywki, no. może nam trochę odbierać przyjemność z grania, jak. Czujemy się tu bezsilni trochę tym po prostu. To prawda, chociaż same parie nie wygrywają gry, ale no dają nam pewien komfort, który możemy później sobie wykorzystać. Ja mam wypunktowane na siłę zupełnie setup i zarządzanie grą pomiędzy rundami, bo jest ciut jednak cały czas Pomimo, że graliśmy już siedem razy, ciągle nam to sprawia jakiś mniejszy lub większy problem te kolejności wykonanie tych wszystkich rzeczy. Tak, ale warto dodać, że raczej się tu nie mylimy, że to nie jest nie, trudne, nie. tylko po prostu jest, jest trochę Jest Kilka różnych czynności, kroków, które tak. trzeba zrobić. No i y, to rund. Gramy pięć rund, ale wydaje się, jakby miało być ich sześć. I, tak. Bo taki jest ten tor, rund skonstruowany, że ja się ciągle mylę i nie tylko ja, bo inni gracze też. On sprawia wrażenie, jakbyśmy mieli grać 6 rund. Przy czym ta szósta runda, ona jest narysowana na tym torze, ale to już nie jest runda. Jak tam znacznik przejdzie, to gra się kończy i jest, jest końcowe punktowanie. punktowanie. I to tak. miesza w głowie troszkę, bo tak. jak jesteśmy w ferworze gry i czasami sprawdzimy sobie, gdzie jesteśmy, no to wydaje nam się, że ta runda więcej może być jeszcze. My już po tych kilku grach wiemy, że tak nie będzie, natomiast jak ktoś pierwszy raz gra drugi, to się może zdziwić, że po pięciu rundach się skończyła gra, przecież tor ma sześć rund narysowanych, więc to jest taki minus, ale to naprawdę no tyle mogłem wykrzesać siebie, jeżeli chodzi o minus. Wiem, że się starałeś, doceniam. Dziękuję. Do teraz oceny. No to wykonanie dawaj. No ja mam pewno. cztery w kierunku trzy, bo ja aż taką fanką wykonania nie jestem. Jest poprawne, ma trochę minusów, ma trochę ciekawych rozwiązań. Chyba tutaj jest to też kwestia po prostu tego tematu, który nie do końca mnie kupił. I w związku z tym jakieś odczucia, jak się patrzy na tę planżę, no rozumiem, że to jest o tej alhambrze, budowaniu jej i tak dalej, więc muszą tam być takie rzeczy. Ja chyba po prostu nie jestem tego fanką. Znaczy temat nie kupił, tylko. On nie jest powiązany z klimatem, to wszystko. Czegoś tam brakuje, tak? No bo nie czujemy, że to, co widzimy, to rzeczywiście się dzieje. No, gdzieś tam się poruszamy na jakichś kołach, co jest w ogóle abstraktem, no bo nie ma nic no. wspólnego z tym, że zaraz będziemy budować albo cokolwiek innego robić. Ja mam też wykonanie 4 na 5 Gra jest w porządku wykonana, naprawdę. Nie ma się do czego bardzo przyczepić. Chętnie z nią obcuję, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast ta gra kosztuje w granicach 300 zł. W cenie bez promocji. Za tą cenę wydaje mi się, że można by było to troszkę lepiej zrobić. Ciekawe ile będzie polskie wydanie kosztowanie. No bo jestem nie wiem. ciekawy, tak. Natomiast 4 na 5 to jest uczciwa ocena, jeżeli chodzi o wykonanie. Widzisz, mogę. Nie dałem 5 na 5. No Raz. mi podpadli tą planszą, o której mówiłam, tobie mniej, mi bardziej i te karty pomocy zabrakło ich. Tak, kart pomocy nie ma. 4 na 5 naprawdę uczciwa ocena. Myślę, że więcej ta gra nie jest w stanie od nas uzyskać, jeżeli chodzi o wykonanie. No nie, u mnie to jest 4 w kierunku 3, także niech nie próbuje, no ale jak jeszcze podpadnie, to... Nie 4. masz połówek. Nie mam. Wprowadź połówki. A wiesz, że ja dzisiaj nie mam żadnej połówki? No, łatwo. <laughs> Mechaniki. No, u mnie 5 na 5. Absolutnie fenomenalny rondel. Nie będę się powtarzał, bla, bla, bla... Wszystko jest niesamowicie dopracowane od strony mechanicznej. Widać, że tam poświęcono dużo czasu na development i gra mi się w tą grę niesamowicie wręcz. Jakby pomijając, że mam dobry flow i na 7 rozgrywek wygrałem 6, ale to nie chodzi o to, nawet jak przegrywam. Przegrałem. No właśnie. To bawiłem się znakomicie. No i to, że Joanna wygrała, wynikało też z tego, że świetnie gra w tą grę. Czasami brakuje jednego, dwóch punktów dosłownie. To nie jest tak, że przegrywaniem dwudziestoma, To jest na ostrzu noża zazwyczaj. Tam jest różnica rzędu jednej akcji, jednego zasobu, którego gdzieś zabrakło. Natomiast gra mi się w nią wyśmienicie i tu mechanicznie dla mnie to jest naprawdę. I któryś z naszych słuchaczy napisał, że to są trzy koła. I to się w ogóle ze sobą nie łączy, i to jest w ogóle żadna mechanika, i on takie mechaniki Rondla to zna z nas innych gier, i, i tam są dużo lepsze. No i więc ja powiem, że nie, że to pozornie są niepowiązane rzeczy. Ale kiedy już zagramy w tę grę, bo warto w nią zagrać, nim się o nich ktokolwiek wypowiada, to już wiemy, że te mechaniki są naprawdę dobrze dopracowane i ten rondel jest ze sobą powiązany i to wszystko przepięknie ze sobą współgra. Ja jestem zachwycony. Ale Joanna zaraz pewno powie coś innego, nie wiem. Nie, mam nie. 5 na 5 w mechanikach. Wow. Rzadko się zgadzamy w ogóle. O, a tu niespodzianka. Nie. Mechanicznie nie będę już żadnych laurek wystawiać w tej grze, bo już tego nie potrzebuję, dużo miłych słów padło. Naprawdę fajnie to wszystko działa i przyjemnie się w to zagłębia i poznaje kolejne zależności, kolejne układy kart, które wychodzą i tego jak to odmienia rozgrywkę. Tak, to różnorodność tej grze jest jej ogromnym atutem. I fan. Jak masz z fanem? Cztery na pięć. No to w jednej się nie zgadzamy. No dobrze. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że zawsze po każdej rozgrywce było tak super, hiper, że w to zagraliśmy. Czasem jestem trochę wymęczona tą grą. Można się nią zmęczyć. Może nie 8 godzin w pracy, ale dużo myślenia. I nie wiem. Nie okay. zawsze jest tak, że jest super wow dla mnie efekt w tej grze i widzę też to, że nie wszystkim naszym współgraczom się tak super gra czasem, więc miejcie to na uwadze, że my bardzo lubimy tę grę, ale to nie jest gra dla każdego. Czy jestem w ogóle bardzo nieobiektywny ze względu na moje wyniki, tak? No, co ja mogę powiedzieć? Dla mnie to jest 5 na 5, ja się bawię świetnie. I tu nie chodzi o wygrywanie czy przegrywanie, tu chodzi o to, jak mogę kombić i realizować swoje plany w trakcie rozgrywki i sprawia mi to ogrom przyjemności. No a to, to co Joanna mówi, czyli to, że gra potrafi wymęczyć, no halo, to jest 3,87 już w tej chwili, tak? Jeżeli chodzi o ciężkość. Tak. Więc to no ale to jest... nawet nie jest czwórka, halo. No ale czwórka jest niewiele gier, które mają ten poziom 4. Mówmy się, że większość euro jednak jest poniżej czwórki. Pomijamy lacerdy, tak? Czasami te oceny ciężkości lacerdy też nie są współmierne do tego, jak gra jest rzeczywiście ciężka. No więc 3,85 to już nie jest mało. To jest więcej niż średniej klasy euro. I większość euro gier, które wyszły w tym roku, nie ma takiej wysokiej oceny, jeżeli chodzi o ciężkość. Poza Weather Machine pewno. Mhm. Więc przy tej ciężkości to już naprawdę nie są przelewki i trzeba troszkę pokombinować. Może to zmęczyć? Mnie nie męczy. Wspaniale. Co ja mogę powiedzieć? No, no to, to były nasze oceny i jeszcze nam zostało pytanie, czy chcemy ją mieć na półce. No ja mam dzięki Joannie. Tak bym jej nie poznał pewno i nie wyobrażam sobie, żeby ją sprzedać. No u mnie też zostaje raczej. Raczej, czyli nie jesteś pewna? No nie, będzie, będzie. Wiesz co, mam trochę problem z tym, że nie wiem, jak często będziemy do niej wracać. W sensie wiem, że ty będziesz chciał i będziemy grać pewnie w Twoją kopię. No to bez różnicy. Ale... Mamy taką no. samą kopię. Chyba, że ja coś zaupgradeuję, ale nie za bardzo tam widzę potencjał chwilowo. Insert to będziesz miał, ja to wiem. Ty no, no. może jeszcze tego nie wiesz, ja już ja to bierz. wiem. <laughs> No spoko, insert może tak, no a insert się przyda, tak? Więc to jest tak. kwestia użyteczności. Więc raczej oboje będziemy mieć tą grę na półce, zobaczymy jak często obie kopie będą wychodzić. Znaczy, możemy się umówić, że gramy tylko w Twoją, żebyś miała poczucie, mm -hmm. że zakup był wartościowy, żebyś tylko nie sprzedała. A ja sobie będę ją tam miał po prostu i ja jej tak nie sprzedała. I, I będziesz miał ten insert, ale. A szkoda, że bez insertu, w Twoją kopię rozumiem. Okay. Nie wiem, jak to się skończy. Może nie będę miał insertu, jak będziemy grali tylko w Twoją kopię. Mm -hmm. Nie, to ja nieprawda. Z no dobrze, no to co? Powoli kończymy. Dajcie znać, czy czekacie na tę grę, czy może już w ogóle kupiliście, bo już tyle razy o niej wspomnieliśmy, że wydaje mi się, że kilku naszych słuchaczy już wcześniej mogło się skusić i zakupić tę grę, jak jeszcze nie ma polskiego wydania i już nie ugrali. Więc jestem ciekawa waszych opinii, czy czekacie? Dużo osób raczej czeka, bo widzę, że jest spore poruszenie pod ogłoszeniami związanymi z tą grą. To już tak naprawdę niewiele czasu zostało, no. jeżeli to rzeczywiście wyjdzie w pierwszym półroczu, no to, to było miesięcy. znakomicie. Tak? Te dwa, trzy, cztery miesiące można poczekać. Rekompensuje to jakość gry i jej mechaniczna różnorodność, i ja sam chciałbym pewno gdzieś tam po drodze wymienić sobie tą kopię na polską, choćby dlatego, że wtedy będę mógł wyciągnąć ją w szerszym gronie. No bo jednak mimo wszystko ta zależność językowa czasami jest barierą. Nawet jeżeli ktoś zna język, to nie lubi takich rzeczy w grach. Szczególnie mówię tutaj o. Grupach każualowych, takich mniej planszówkowych, chociaż ja nie wiem, czy wyciąganie sabiki przy nich to jest najlepsze. Nie, moment. w ogóle. Nie. Ze mną najlepiej jeszcze, żeby zagrać. Nie. To znaczy, to będzie pierwsza, ostatnia rozgrywka, więc nie zagraję. Ja się taki ma będę być bardzo cel, to, to, to tak. No i co? Ja mogę też powiedzieć, że pewnie teraz jeszcze będziemy rozmawiać o sprzęcie i niedługo się będzie zmieniał. Więc jestem bardzo ciekawa, kiedy to się wydarzy, ale już coraz bliżej tego. Miejmy nadzieję, że jakość będzie lepsza, lub przynajmniej podtrzymana mniejszym kosztem czasowym. Do czego zmierzamy? Tak. I zachęcamy, jeżeli macie chęć jakoś nas wesprzeć, no to podlinkujemy kawkę. Można nam postawić i, i nasze dążenia do nowego sprzętu wesprzeć w ten sposób. Szczególnie, że to nie są tanie rzeczy, umówmy się. Nie są. Zaraz jeszcze to będziemy właśnie dyskutować. No i co? I do zobaczenia na Portal Konie, bo to już w tym tygodniu. Ale my to zdążymy wypuścić tak, przed portal. No, tak, no, tak, tak. tak, 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 tak że... Dokładnie przed portalkonem. Zaraz się widzimy na portalkonie. Właśnie sobie uświadomiłem, że mam dwa dni, żeby to przygotować. Powodzenia. Nie dziękuję. Tak, na szczęście więc, nie dziękuję. E, do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia następnego raz. Do usłyszenia.